wszystko. Tylko czasem hamujcie. Na śniegu to jest ślisko. Polecam serdecznie Kowdona za dokupowanie darmowego punktu szczęścia dla któregoś z graczy, może się to przydać. Albo innych magicznych przedmiotów. Magiczne przedmioty, magiczne wszystko. Spaczenie to jest bait, nie myślisz, że to jest fajne. Spaczenie dla Axela. Dobrze. Wittgendorf. Płynęliście po rejku wbrew jego nurtowi na południe. Zgodnie z waszymi obliczeniami powinniście dotrzeć do zamku, niż do zamku zbliży się zdradziecki rycerz. To tylko oczywiście teoria. Przypadkowe numerki na tablicy arytmetycznej. Być może konny już jest na zamku, a być może wcale tutaj nie zmierza, a umysł Gilberta, jego wróżby znowu są zakłócane. Nawet nie próbuj. Co się zdarza coraz częściej i częściej zauważasz. Subtelny wpływ, który staje się coraz mniej subtelny, albo ty się stajesz coraz bardziej spostrzegawczy. Albo coraz bardziej mnie nie widzisz. Niebieski zawijas to tu czy tam. Otwarta księga. Kolejny to jest symbol. Od czasu do czasu widoczny mały niebieski demon. Wpisujący coś na pergaminie. Dźwięki tego pergaminu. Podróż bez większych nieprzyjemności, oprócz pechowego spotkania ze szczupakiem sztyrlandzkim, który postanowił zabłąkać się w pobliżu waszej barki. Dla niego to była ostatnia podróż. Wy liczycie, że ta podróż nie jest waszą ostatnią. Wioska jest zdemolowana. Czy to przez wyniszczającą ją chorobę, szaleństwo, fanatyzm, czy cokolwiek innego. Wasza barka znajduje się w wodnym lochu za żeliwną kratą. Zebraliście tylko najpotrzebniejsze rzeczy. To jedyne, co się udało wynieść. Tyle, ile w ramionach. Czyli niedużo. Wasz dobytek, złoto, księgi, alkohol. Kiedykolwiek przyjdzie wam to odzyskać, a jeżeli tak, w jakim stanie? Kolejny problem na całą górę pomniejszych problemów. Niektórzy czują się odrzuceni, inni porzuceni, niektórzy wątpią we własne pomysły i idee. Czy odszukanie Castora Liberunga, jego drużyny, było właściwą drogą? To była właściwa ścieżka? Teraz, kiedy coraz bardziej oddalacie się od swoich celów. I tak oto skończyliście w domu tutejszego lekarza, medyka. Mieliście okazję z nim porozmawiać, dowiedzieć się, że dystrybuuje on ze swoim asystentem specyfik, mającym na celu wyleczyć mieszkańców. Zaledwie parę działających budynków, jakiś wiatrak na wzgórzu, świątynia, półzamknięta karczma, dom medyka, może jakieś warsztaty rzemieślników. Tymczasem z kuchni dobiega bulgot wrzącej wody, gotujących się pierożków. A wy rozgościliście się w domu medyka, który zamknął za sobą drzwi do swojego gabinetu, a was zostawił w salonie.
na chwilę jesteście sami. Tak, nie wam głosu, bo trochę cicho. Nie mówię w Gilbercie, wy tutaj. To do koty jest chaosem powiązane, tak? Tak, a tym bardziej te specyfiki, które on podaje ludziom. Cicho. Trzeba będzie zająć się tą sprawą, ale zanim zaczniemy myśleć tak dalej. Gal, co się z tobą dzieje ostatnio? Nie jest mi jedzenia. Co mówi? Mówi, żebyśmy nie jedli jedzenia tutaj. Dobrze. Też. Ostatnio chodzisz jak trochę taki struty. Co się dzieje? Zwykle dowodziłeś. Dawałeś radę. Co się z tobą dzieje? Chodzi struty, przygnębiony. Nawet grzywka ci opadła. Co się dzieje? Patrząc na istniejącą sytuację, masz znacznie poważniejsze problemy, żeby się martwić tym, niż moim samopoczuciem. Jest to ważniejsze w tej chwili. Jeśli się nie ogarniesz, to może podczas trudniejszej sytuacji wpłynąć na twoje decyzje. Więc jest to ważne w tym momencie. No to nie będę podejmował decyzji. Namówiłeś mnie. Decyzje na przykład podczas walki. Unikać, blokować, zrobić krok w tył czy w przód. To może wpłynąć na twoją psychosensoryczne ruchy. Więc lepiej mów, co ci jest. Nie wpłynie to na moje psychosensoryczne ruchy. Wpłynie. Nie wpłynie. Wpłynie. Nie wpłynie. Jak dzieci. Wpłynie. Nie wpłynie. Nie chcesz mówić, co ci leży na sercu. Ty nie chcesz powiedzieć o sobie, to czemu ja miałbym mówić, co mi leży na sercu? Mam się zwierzać osobie, która nic dla mnie ani za mnie nie zrobiła? Jak? Robię cały czas. Pomagam ci. W walce. Ostatnio. Przy maszczach pomagam. Co ty gadasz? W walce pomagasz samemu sobie. Jeżeli zginę ja czy Gudrun, to wróg potem zaatakuje ciebie, nie mnie. Bo już będę martwy. Jakoś wcześniej na dowodzenie i planowanie nie interesowałeś się tym. Wolałeś patrzeć na tyłek Renata. No bo ty zajmowałeś tą rolę. Mhm. I teraz uznałeś, że wypłacze ci się do ramienia? No, że ci pomogę. Jak ty mi pomagasz, to ja tobie chcę pomóc. Nie jesteś w stanie mi pomóc. A skąd wiesz? Może znam rozwiązanie na twój problem. Nie znasz. To może Gilbert wie. Wskazuje na Gilberta. Może jak nie Gilbert, to Gudrun. Cześć, Gudrun z tobą podobno latami podróżował. Mów, co jest. To jest dobry moment, zanim wszystko się zacznie. Właściciela tego domu jak na tą chwilę nie ma. I ty cenny czas na wymyślanie planu marnujesz na to, żeby starać się im pomóc, kiedy wiesz, że nie dasz rady tego zrobić. Dobra. Jeśli nie chcesz mówić, to nie. Ale jeśli przez to się stanie, to wiedz, że potem będzie to twoja wina. Wzruszam ramionami. Dobra. Będziemy musieli się dostać na barona. Do środka. Sprawdzić ten proszek. Coś jeszcze mamy tu do zrobienia? Czy on tu przypadkiem nie zostają peszku? Medyk? No, gdzieś tu chyba musi mieć jakieś swoje laboratorium, gdzie robi to, bo... Proszek dostaje od hrabiego. Nie gadają, to się rozglądam, czy on czasem nie idzie, wraca. Dobra, a co... Dobra, i co? Będziemy mieć ten proszek. I co z tym proszkiem? Co z tym proszkiem? No ten proszek sprawia, że są nieumarli w chatach, jak to gadał nasz Werenita wspaniały, kurde. No i? Będzie trzeba tą sprawę rozwiązać. Odzyskać barkę. Chyba, że chcecie porzucić to miasto.
sumie wioskę bardziej, z tego co patrzę. Jak na razie pomijasz bardzo jeden wielki błąd. Jedną rzecz, że tam jest ufa zamek. W barkach jest zamku. W proszach jest zamku. Baron jest w zamku. Wszystko jest w zamku. No to zrobimy szturm na zamek najwyżej. Ciszy, ciszy. Co się głupio pytasz? Nieprawda, no, sposób, żeby dostać się do środka? Pomóżesz mi wezmę, czy coś? Tak, cel. Dobra, na razie musimy wymyśleć, co w ogóle chcemy działać, w jakim kierunku. No ja pewnie powinien się podwieźć. A jakim sposobem, to już ja się tym zajmę. Ja ich nie słucham, skupię się na tym, czy jest wraca właściciel, czy nie. Wystanąłeś przy drzwiach zamkniętych na korytarz. Kuchnią, piętrem, z jego gabinetem. A gdzie on poszedł? Do gabinetu właśnie. Okej. Okay. Zanim zamknął drzwi, mignął wam jego stolik. Przygotowane do operacji. Gromadzone narzędzia, naczynia, jakieś plany, pergaminy, ale to medyczne. Należy zważyć na jedną kwestię. Czy temu medykowi można kurwa zaufać, żeby tak u niego spokojnie leżeć? Ja bym mu tak średnio ufał. Ale jest za bardzo powiązany z baronem. Ale gdzie byś indziej miał spać? Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o baronie, to musisz poznać najpierw swojego wroga. Spanie tutaj nie jest złym pomysłem. Teraz jest zielony sam, ma tego swojego pomocnika. Może nawet w nocy, czy on będzie zajęty, przeszukać to miejsce, jego dom. Jesteśmy tutaj dla jego prośby. Już powiedział, że się skupiłeś, szukałeś kurwa wychodka, cokolwiek. No, można byłoby. Jest to, można spokojnie przeszukać to miejsce, to nie jest jakiś duży problem. Licząc z tego miejsca, ja bym się czuł do świątyni. Mówili na mieście, że jak ktoś został uleczony, to właśnie w świątyni Sigmara, więc oni najpewniej będą coś wiedzieć. Świątynia Sigmara, no można by później zobaczyć. Jeszcze zanim, przed zamek to jest dalekie podejście, to jest drugi strzał na zamek. Trzeba się tu rozejrzeć dokładnie na tym miejscu. Ktoś tu chyba muszą być jakieś jeszcze, nazwijmy to, jakieś zdrowe jeszcze osoby. Co trochę wątpię, ale... Jakby nie było, to miejsce by nie funkcjonowało, prawda? No te, wypadałoby i tak to dokładnie wszystko sprawdzić. No ale to... Ja mam cały czas otwiera. A to tylko Goliat wziął zastawę stołową stojącą w komodzie. Zaczął się nią bawić i porcelaną po szybie przyjechał. Goliat, nie kradnij. Czy jest tu biblioteczka jakaś? W tym salonie? Nie ma biblioteczki. W komodach, za szkłem. Za to jest dużo nagromadzonych sztućców właśnie, wystawionych. Z rzadko używanych. Jakiś barek z widocznym, z butelkami. Jest żeliwny pojemnik. Żeby sypać do niego tytoń, jest chamber pot, nocnik ukryty w kącie. Brudne zasłony, dawno nie myte. W paru miejscach pleśń naleciała w suficie. Kurt rozgląda się wszędzie. Widzicie, że obmacuje ściany. Dobra. Świątynia to jest dobry pomysł. Najpierw go Kurt uśpi. Pewnie tu są jakieś medykamenty. Ale po co? No bo nie możemy mu ufać. No to się go uśpi. No dobra, ale jeżeli go uśpisz, to od razu będzie wiedział. On nie jest głupi też, więc lekarz. Nie wiem, czy słuchałeś pan, najpierw... No wina mu dosypiemy, czy coś. Przeszukujemy chatę jego tutaj, sprawdzają dokładnie, czy coś tu nie ma podejrzanego. Jeżeli nic nie będzie, to rano kurwa do świątyni. Można na spokojnie siada do świątyni, przecież to nie będzie nic kurwa dziwnego i złego. Dobra. Spoglądam się na Gala. Słuchasz nas, czy tam żyjesz w swoim świecie w ogóle? Odezwał się.
Słucham? Nie słucham. Ty też mnie nigdy nie słuchałeś, jak odmyślałem plan. Posłuchaj. Gdybym chciał, mógłbym cię porzucić przy pierwszej okazji, która mi się stała. Wiem, że w ogóle tu nie jestem też tylko dla siebie. Nie rozumiem teraz twojego oburzenia. Pierdolisz, kurwa, głupoty, zachowujesz się gorzej niż baba. Nigdy nie zwracałeś uwagi na... Pominę to milczeniem. Nigdy nie zwracałeś uwagi na plan. Tak jak ja teraz nie muszę zwracać uwagi na plan. Jakoś to będzie. Albo się po prostu dostosuje. Nie ma też. To skoro już znaleźliśmy się w tej upłakanej sytuacji, pozwólcie, że zapytam. Jak chcecie dostać się na zamek? Co chcecie zrobić z baronem? Najpierw lepiej zbadać dokładnie informacje i zebrać więcej informacji najlepiej, zanim podejmiemy tak radykalne decyzje. Gdyż może przez ten czas się dużo zmienić. Coś nowego dowiemy, coś się zmieni. Dostać się do zamku jest wbrew pozorom prosto. Możemy poczekać na dostarczenie zapasów, chociaż czasu nam brakuje. I po prostu między zapasami się ukryć. Drugie, to się po prostu ustalić, kiedy mają służby strażnicy przy murach. Niepostrzeżenie się wdrapać na górę. To tym to ja mogę się zająć. Trzecią opcję, jaką widzę, to dogadać się przy bramach. I tu byśmy musieli potrzebować Gala, ale jest nieobecna, jest trzecia opcja, odpadamy. A w ustalenie priorytetów? Chcecie zająć się baronem czy Remim, bo po niego tu przypłynęliście. Właśnie trzeba najpierw obadać, czy jest tutaj rycerz już. Jeśli nie, to mamy jeszcze sporo czasu, całe szczęście. W sumie to chcemy zająć Remim, ale z tego co... Po pierwsze, zabraną Baron Barkę. To jest jedną kwestią. A druga kwestia, Remi tak tutaj zmierza, czyli... Jakby on, Remi działa na naszą niekowyś, czytaj... Porwał Hetelkę, czyli... To jest jakoś powiązane z nią, nie? Wydłużenie całości. Posłuchajcie, żebyśmy walczyli z rycerzem, musimy mieć pewność, że nasze pole, na którym stoimy, jest dobrze zabezpieczone i bezpieczne. Tutaj jest baron, który będzie naszym wrogiem. Czyli stoimy na bardzo grząskim gruncie, który może nam w każdej chwili zapaść się pod nogami. Musimy najpierw ustabilizować grunt, zająć się baronem. Już wątpię, że zajmiemy się do tego czasu baronem, zanim też przyjedzie. Mamy parę dni. To nie jest żadna inna istota, to jest człowiek. Można go zastraszyć, można go otruć, można go zabić. Można go jakoś przekonać. Sprawdzić najpierw musimy, kim on w ogóle jest. Czy on jest jakimś sługą chaosu, czy coś. A co tu się dzieje? Raczej tam na zamku nikt nie jest normalny. Patrząc, co tu się dzieje na zewnątrz. Co dopiero w zamku. Właśnie. Tego nie wiemy. Zawsze może być tak, że na zamku nie wiem. Że tylko jest kilka osób pojebanych, a cała reszta nie ma pojęcia, co się dzieje. Dlatego trzeba obadać wszystko na początku. Jak powiedział Werenita, będą to trupy, to pewnie będę chciał ich kontrolować, jak może w wieży. Może jest jakiś tu nekromanta. Słuchaj, jak na ten moment trzeba dokładnie obadać to wszystko, co tu się dzieje. Jeżeli ma tu być ktoś normalny, to w świątyni Sigmara. Tam mogą być ostatnie jakieś... Galu, słyszycie kroki z korytarza. Wystaliście przy drzwiach, nasłuchiwaliście, czy ktoś nie idzie, więc... No, cofam się z drzwi i mówię, dziwę, ktoś idzie. To się odsłoną drzwi. Ja podchodzę do okna, to jest okno w tym salonie, tak? Na zewnątrz. Są, nawet dwa. No to podchodzę do jednego z nich, jakby... rozglądam się po prostu na zewnątrz, nie wiem, co tam się dzieje, czy ktoś jest na zewnątrz, czy... Na zewnątrz widzisz, że jest postawiona szopa. Niewielka. Jest ścieżka wychodząca gdzieś obok z domu i
do tej szopy prowadzącej, widzisz wóz zaparkowany, wóz, wózek, który ciągnął sługa i w zasadzie to tyle. Stąd, przepraszam, nie, są jeszcze puste butelki ustawione pod tą szopą. Okej, okay, puste butelki. Czy jak jest ta ścieżka? Nie? To jest jakaś ścieżka jakaś wyrobiona przez kroki, wyrobiona przez na przykład koła tego wozu? Kamienna ścieżka, która błoto pokrywa, ale nie, całkowicie nie jest zasypana. To jest widać. Ubita, ubita w ziemię. Okej. No to jest jakiś czas było w budynku. Otwierają się drzwi. I bokiem wchodzi kobieta, łokciem przepychając się, starowinka przygarbiona, chustę ma założoną, pomarszczona całkowicie twarz, także oczy nie widać, ledwo wąskie szczeliny. Uśmiecha się do was, bardzo przyjemnie, kiwa głową, mamrocze coś, nic nie da się zrozumieć z tego, co mówi. Wystawia drewniane podstawę na garnek i garnek kładzie na środku, po czym przygotowuje na stole dla każdego zastawę. Trochę to trwa tam i z powrotem. Pytam się, czy mogę pomóc. Nie bardzo rozumiem, przepraszam. Dalej nic. Nie mam na głowę, że nie. Widzisz, że idzie z trzecim talerzem. A, to po prostu wyciągam w jej kierunku rękę i mówiąc, że mogę pomóc. Się pozwoli. No i idzie z talerzem. Z tyłu za nią jest ustawione sterta tych misek przy komodzie, której wyciągała. Są przygotowane noże. No nie dogadasz się z nią. To w takim razie zajmuję swoje miejsce. Na spokojnie. I patrzę na moich towarzyszy, co robią. Kurt nie przysiada. Wycofał się pod kąt i patrzy na to wszystko. A Renate i Goliat sami nie wiedzą, jak się zachować. Zasiedli niby do stołu, ale są niepewni, bawią się sztućcami. I znowu kroki, zamykanie drzwi. Proszę. O, bulion. Drodzy goście, tyle to trwało, miałem do załatwienia, trzeba było dzienniki uzupełnić, nic się nie przejmujcie. To my powinniśmy podziękować, więc... A dziękuję okno. Bardzo, dziękuję bardzo. Pytanie, czy okno, które ma w tym pokoju jest w stronę zamku, czy w jaką stronę wrócone? Nie, w stronę lasu. No dobra, to nic. Palisady. Można to nawet małą palisadę. Drobnostka. Żaden szczegół nie trzeba wspominać. Poza tym właśnie ktoś się trafił inteligentniejszy, można porozumieć, można wymienić się swoją opinią. Brakowało mi tego od tak dawna. Och, gdyby te wizyty były częstsze, gdyby Baron do mnie zaglądał. Ale nie, czasem się zdarzy, że się pojawi, ale nie tak często, jakbym chciał. A gdzie się pojawi? Właśnie tutaj, u mnie. Podejmuję go. Mimo wszystko są dość krótkie te wizyty z tego, co słyszę. Niestety, ale Baron zajęty jest bardzo. No mówiłem, talent nie pozwala mu być, myśleć jak normalni ludzie. Myśli szybciej, lepiej. Zapewne jest też zajęty zarządzaniem. O, z całą pewnością. Chyba. Wierzmy w dobre intencje Barona. Myślę, że chce jak najlepiej dla swych ludzi.
dalej nie znam imienia naszego dobroczyńcy, jeśli można. Niech i tak będzie. To jesteśmy u mnie w gościach. To wypada, żebyście wiedzieli. Żąso do usług. I liczę, że odwdzięczycie się też samym, bo w mojej połogi zagościliście. Z kimże mam przyjemność? Jak najbardziej. Sofia Winestri. Bardzo mi miło. Gal. Renate. A ja nie będę przedstawiał. Nie po tym, co tu widzę. Axel. A miałem na cieszę Lidełk. Nie teraz, Gilbert. Nie teraz, no pora na takie sprawy. Naprawdę. Ja mówię poza artowe. Często przybywają tu goście tacy jak my? No, nie pamiętam, kiedy ostatnio byli. W takim razie mieliśmy szczęście. Bądź nie, pojawić się tutaj. Mieliście wybitnego pecha, żeby w zarazie się tutaj pojawić. Ale teraz nie ma tego złego. Razem będziemy mogli postępować w badaniu. Nawet jeżeli nic nie potraficie, przy mnie coś tam się nauczycie. O! Mój towarzysz Gilbert jest człowiekiem wybitnym. Podejrzewam, że jego wiedza przyda się przy badaniach. No trochę wyolbrzymiłaś to, ale niech ci będzie. Skromny jesteś, ale trzeba się chwalić tym, co mamy najlepsze. Prawda? Zawsze się znajdą lepsi. Proszę wybaczyć. Jak widzi pan, skromność przemawia przez niego. No, ale skromność przez tezy Tezjusza nie będzie chyba przemawiać, prawda? Co o nich sądzisz? Może pan powtórzyć? Bo chyba nie zmieniam ostatniego. Strofy Tezjusza. Co o nich sądzisz? Co to jest? Albo manuskrypt Celsius, albo Herman Medicus? Przyszło czytać, wiedzieć? Mogę szybko rzut na inteligencję? Nie na inteligencję, no na medycynę. Lord Mason. Ach, czy nie? Proszę wybaczyć. Jak nie mam takiego doświadczenia, jak pan tu widać, zebrał. Jak mówiła koleżanka, to za bardzo wyolbrzymiła moje umiejętności. Po prostu nie pokazałeś swojej dobrej strony z dziedziny, która jest ci znana. A to chyba student, bo młody. Student, no może tak już określić to. No, a w jakiej dziedzinie? Bo skoro poświęcony jesteś magii cały czas, w jakiej dziedzinie się wyznajecie? Astronomia chociażby. To odległa dziedzina. Chociaż tezy dotyczące ruchu ciał niebieskich i wpływowie na fluid w ciele ludzkim jest mi znane. Jeśli to możesz zapytać, to jak ty się w sumie tak rozpętałaś taka za tak nagle, czy coś może przybył ktoś u chory wcześniej? W sumie jestem ciekaw. Rzuć na plotkowanie. Kurwa. Spomóżcie. Dostaniesz plus 10 za Sophie. Ale... 20 to nie powinien dostać. No, skoro wrócę na plotkowanie, to ja będę musiał się zobaczyć ten posiłek, w sensie zaryzykować jego spróbować, czy jest jedalny.
Ja chciałem wykryć magię. Ja cię też miałem to powiedzieć, ale też gadam. Kurwa, przerzucę to. Ej. O, właśnie zapomniałem odnowić szczęście. Nie jest w nadmiernym stopniu przesączone tutaj cokolwiek magicznego. Nie jest nic niezwykłego pod tym względem w posiłku przygotowanym. No ale sama użyta do przygotowania woda już może odrobinę zawierać niepożądanych środków. Ledwo wyczuwalny swąd dar. Bez rzutu, tak? Bez rzutu. Za to, tak. Za to coś jeszcze ty, Galu, odczuwasz. Otóż od czasu przybycia do tej wioski swędzi cię to poparzona ręka. Dopiero teraz zdałeś sobie sprawę, że staje się to irytujące. To ja ją zaczynam raz na jakiś czas, bo ona ciągle w wądarzach, tak? Tak. To zaczynam ją raz na jakiś czas dotykać, żeby z nią swędzić z opiekobólem. No widzisz, nawet Jean-Luso nie odpowiedział wymieniając, tylko zaczął kolejny temat. Przysiadł się do jedzenia, do was. Bez skrępowania wziął staruszkę, przymusztrował, żeby polała wszystkim gościom, więc czekacie sobie, zanim ona rozłoży wszystko, przygotuje potem pierogi razem z wodą po nich przygotowanych wam poda. Pierogi? Tak, pierogi. Ale to normalnie taka zupa, we mnie pierogi pływają, czy we normalnie ocean, czy? Nie, to jest woda po pierogach. I głębokiego talerza wam naleje wody. Ale dla pracowników. Dobra, lepsze to niż po parówkach. I Kurt się wstrzymuje jedynie od jedzenia. Ja też się wstrzymuję. Agent z niego taki, że on nawet nie przysiadł do stołu, tylko patrzy z pogardą na zgromadzonego tutaj. Jak kurwa udaje, jadą. Ja przekazuję w tajnych znakach przyjaciół Gudrunowi, że ta woda jest taka... Czyli, że ten potrawa jest taka, że może brzuch rozboleć, że tak powiem. A to on pokazuje, że się na specjalnie sprawdzę. Przewracam tylko oczami. No, sprawdzam potrawkę. Ja nie wiem, ten spaczenie jest wcale taki pikantny, jak mówią. Oczywiście, trochę piecze. Jakbyś miał do czegoś porównać, to do musztardy. Albo gazu musztardowego. To ja tak dziubię jedynie. Bardzo powoli, jak coś to zagajam rozmowę. Żeby odwrócić uwagę od jedzenia. Potem zrobię jakiś gest, niby że jem. Dobra, to rzucajcie wszyscy na charm. Jakie wrażenie? I to będzie kumulatywne wszystkich was. A. Na zero? Tak, na zero. A minusy się liczą? No. Charm. A my charm animal na przykład? Nie. A jego wtłoczę się trochę jak zwierzak z tego. Ja pierdolę. Krytyczna porażka Gudruna. No się zeruje, bo jest tego. Sapis. To się wyzeruje. Jak to jest plus 7 na minus 2, halo? Słucham? No, no czekaj, dobrze, ja będzie tam jakiś na plusie 1 czy 2. Czyli chcę, żeby... Jak to, kurde? Minus 5. Minus 7. 0. Plus 1, plus 3. Dobra.
Nie zrobiliście wybitnego wrażenia. Może to pochrumkiwanie przy stole. Może uderzanie, ciorbanie, rozgryzanie pieroga i wypluwanie połówki na talerz nie zachwyciło gospodarza. Jednak Sophie zagadywała go na tyle zręcznie, że nie zwracał w pewnym momencie już na to uwagi. Nie poruszaliście żadnych palących kwestii, raczej po prostu chcieliście jakieś wrażenie zrobić albo uspokoić gospodarza, co odczuwacie, że wam się udało. Rozmawiacie na spokojnie, skończyliście jeść, zaproponował wam alkohol. Kto chce, to ma kieliszek swój. Służąca przygotowuje pokoje, czy to na piętrze, czy będzie tutaj rozkładać na podłodze dla twardszych osób. I to w zasadzie tyle. Tam doktor powiedział, że ma dalsze badania, że porozmawiacie jutro i poszedł do gabinetu i prosił, żeby do gabinetu nikt nie wchodził. On, to jest jego święte miejsce, gdzie ma swoje badania i to tyle. Mhm. I poszedł sobie, tak? Tak. Widzicie, że nie ma tutaj kto was podsłuchiwać. Sam gospodarz wzbudzi się na tyle zaufanie, że was nikt nie pilnuje, nie podsłuchuje. Macie luz. Ktoś poczuł się na tyle pewnie z wami, że zaufał, macie jego dom do dyspozycji. Chociaż przestrzegł, że może do jego sypialni nie wchodzić, no i pod żadnym pozorem do pracowni. Gabinetu. Tak. To co? Tak okay. Mówię cicho. Przeszukujemy jego chaty i udajemy się do świątyni. No teraz jest wieczór. Ja się zastanawiałem. Pomysł trochę głupi, ale jestem ciekaw, czy w tym miejscu jesteś przestępcy grasują, nie? Tutaj to. Może jakieś ciche mutanty. Ciche mutanty? Nie wiem. Nie ma chyba sensu w nocy na tego, najwyżej na świątynię. Możemy się wyspać na spokojnie. Ja bym sprawdził, wiecie co jeszcze? W nocy, jak jestem zajęty. Co? Jego... szopkę, co ma przed domkiem. Znaczy w sumie za domkiem. No taką szopkę, tak, taką troszkę do niej prowadzi. Podchodzę do okna, bo jak jesteśmy tutaj w sumie sami, to nie jest problem, nie? Wskazuję palcem. O, patrz tam. Niedaleko znajdują się puste butelki. Mówią, tam jakąś rozlewnię ma. Butelki i wóz w sumie. Może tam jakaś destylarnia. No, może tam będzie ten proszek, żeby dostawić. Czy on zostawił nam jakiś alkohol? Tak, zostawił. To ja biorę butelkę. I podchodzę do Gudruna. Z tą butelką alkoholu. W takim razie... alkohol może też jest ten proszek. Albo przynajmniej, tak jak Gilbert mówił, te spaczenie. Nie, sobie to wymyśli, trochę nas rozgrzeje. Bo piska na dworze. Gudrun, weźcie z Gilbertem, udajcie, że robicie popijawę. Jeżeli ta butelka się skończy, wyjdźcie na zewnątrz i udajcie, że tam szukaliście więcej alkoholu. Są puste butelki z tego, co widzę. Jeśli was przyłapie, to mówcie, że impreza się przeniosła. Pytanie, czy jego biuro ma widok na szopę? Czy to jest ważne pytanie? Jeżeli będzie chciał, to do nas przyjdzie. Jeśli nie, to będzie siedział w biurze. Możecie to sprawdzić, a jak coś, to mówcie, że impreza się przeniosła. No w sumie, albo sprawdzimy szopę, jak przyjdzie do nas, no to sprawdzicie biuro. Axel? Tak? Jest ciemno. Będziesz w stanie zrobić zwiad w mieście? Jakieś konkretne informacje potrzebujesz? Ilu żołnierzy? Jakieś miejsca do schowania? Być może jakaś luka w zabezpieczeniu barki? Jesteś żołnierzem. Powinieneś wiedzieć, jakie informacje będą przydatne w wywiadzie. Tak, żołnierzem jestem. Dam radę. I jeszcze jedno. Wróć, bo jak będę musiała się tłumaczyć Renatę, to uwierzysz, że nawet w ogrodach mora nie zaznasz spokoju. Rozumiemy się? Nawet za grobu dla niej wrócę. I się uśmiecham do niej. I wychodzę. To już wtedy rekomendacja. Ej. No ja nic, Gilbercie. Rozmawiamy, Gilbert. My musimy zająć się nową częścią planu. Dobra, a Sofia? Jeszcze. Nie wiem, czy
wiesz, może ewentualnie mogłabyś starać się go jakoś wejść tam do niego, go zagadywać na przykład, albo nawet go wyprowadzić z biura i go gdzieś długo zagadywać. Że wiesz, że więcej czasu przetrząsnąć to. Ja muszę się dostać do tego jego biura. Nie podoba mi się ten doktor wcale. Ja wam mówię. Kurt? Czy Goliat? Kurt. Ja tak podchodzę do Kurta. Rozumiem. Jednakże akceptujesz tylko działania zgodne z prawem, prawda? A byłoby to dość niegrzeczne i nielegalne. Na mnie zły wpływ. To prawda, Kurcia. I podejrzewam, że przydasz się tutejszym ludziom. Potrzebują oni wiary. I sprawiedliwości. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Sprawiedliwości? Z tego, co mówicie, to są mutanty. Do wybicia i spalenia. Nawet jeśli. To ktoś będzie się tym musiał zająć. Nie będę... Ale jesteś... I kurde, zostaje inkwizytorem. Do mutantów się modlił. Nie modli się dla mutantów, tylko dla tych, którzy jeszcze nie zmutowali. Dobra. Zacznijmy może już plan operacyjny. Masz chwilę? Gal się chwilę zastanawia. Chyba mam. Liczyłam na to, że nie masz tu lepszych zajęć. Jeśli mogę, chciałabym porozmawiać. Zruszam ramionami i idę w swoją stronę. Ja sobie gdzieś przysiadam, gdzie jest takie wygodne miejsce do gadania. No, a ja rozglądam się za kuplami. W dach nad wami okna zaczynają dzwonić krople. A ty, Gilbercie, wyczuwasz, jak masy Azyru przesuwają się i zaczynają przyspieszać. Kręcąc murami, zagęszczając je, doprowadzając w końcu do tego, że zaczyna padać. Nie jest to naturalny deszcz ociężałych chmur, tylko jest wymuszony przez magię. Słuchajcie, używają magii, żeby kontrolę zmieniać. I ktoś tu się zakrada przez miasto. Myślę, że nowy rycerz może być w pobliżu. Ten deszcz nie jest naturalny, ale nie jest niebezpieczny przynajmniej, chyba że przeziębicie się do co innego. Ja się przesiadam obok Sofii. Jeżeli Renatę i Goliat albo Kurt są gdzieś w pobliżu, to chciałabym im dać, że wolę rozmawiać na osobności. Kurt, widzieć, że miał jeszcze coś do powiedzenia, Renaty podchodzi, kładzie mu rękę na ramieniu, odciąga w bok, głowę mu przekręca w drugą stronę i rzuciła coś, co go zainteresowało. Zaczęłem o czymś rozmawiać. To na Goliata teraz, żeby wyszedł. Dlaczego poczułem mnie po... Dobra. Goliat nie rozumiał, dlaczego tak na niego intensywnie się wpatrujesz. Patrzy po swoim ubraniu, czy zrobił coś nie tak. Jeszcze powinien pokazać kieszeń, że nic nie ukradł. Chcieliśmy porozmawiać we dwójkę. Jeśli mógłbyś. Tak. Chyba. Tak. I on przeskoczył. Spokój.
i zaczął sprawdzać nogi od stołów. Jeszcze Kurt się odwrócił i opukaj dokładnie, tak jak uczyłem. To kto pierwszy, bo nie wiem, czy mam zaczynać. Zaczynaj, bo czuję się pomału, jakbym rozmawiał z ojcem. Czemu z ojcem? No bo z matką ze 3 razy, dobra, trochę więcej, ale z naszym nie rozmawiałem. Myślę, że Axel miał dobre intencje. Możliwe, ale Axel miał błędne intencje. Błędne? Pomyślał, że nagle musi zacząć wierzyć. Być może nie wiedział, jak inaczej to przekazać. Możliwe, co znaczy, że nie przygotował się na to i nie zrobił planu. Ale wszyscy utknęliśmy w tej sytuacji. I choć ja również czuję się wściekła na tą całą sytuację. Myślę, że więcej zdziałamy wspólnie. Ale prawda jest taka, że oni potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Patrząc na scenę, która się wydarzyła chwilę temu, jesteś idealnym dowódcą. Schlebiasz mi, ale trzeba mieć posłuch, a ja u nich go nie mam. Nie trzeba mieć posłuchu. Wcześniej zaproponowałaś plan. I wiesz, jak to się skończyło. A teraz powiedziałaś im, co mają robić. Gilbert ma głowę w chmurach i nie interesuje go wiele, a Axel to typowy żołdak, który w zasadzie od Norsemana liczy się tylko tym, że ma imię imperialne. Więc tak już. Nie mów mu, nie przestaj prosty krok po kroku, tylko rozkaż mu, że ma to zrobić, bo taki jest plan. I licz się z tym, że połowy planu nie posłucha, bo nie słyszał, albo nie rozumiał, albo cokolwiek innego. Więc takich widzisz. Dobrze znać perspektywę kogoś, kto przebywał z nimi dłużej. A co z tobą? Zgodzę się z Axelem, że ostatnio jesteś nieobecny. Przynajmniej nie jesteś tutaj. Nie myślami. Ostatnio sporo myślę na różne tematy. I szczerze powiedziawszy, nie chcę decydować w tej chwili, w tym momencie. Więc mam nadzieję, że zrozumiesz po prostu. Nie zrozumie, ale uszanuję. Czy jest to wystarczające? Oczywiście. Jednakże, jeśli będziesz potrzebował pogadać, a nie wygłaszać monologii przy wszystkich, to mamy teraz tą chwilę. Sęk w tym, że ostatnio się bardzo dużo wydarzyło i muszę to poukładać. Rozmowa z czymś, co przypominało mojego brata albo było moim bratem.
I jeszcze to. Pokazuję ten, rusza moją ręką po prostu w wandażu. Tak, i ostatnie wydarzenia, które miały miejsce. To jest Kobi. Dalej. Nie wiem, jak daleko mogę się cofnąć. Żyjesz dłużej ode mnie. Nie aż tak. Mówię, większość decyzji, jakie podjąłem w Imperium, głównie od Kemperbadu, było na linii pochyłej. Były coraz gorzej. Coraz gorzej? I skończyło się na tym, że na statek zaprosiłem zdrajcę. Przez co Kobi zginął. I mu nieważne. Ale Gudrun no, nie jest przez to zadowolony. Na swój sposób każdy przeżył stratę Kobiego. Ale to nie jest tylko twoja wina. I nie obarczaj się całą odpowiedzialnością. Wbrew pozorom to jest moja wina. Bo zwyciężyłeś z rycerzem i chciałeś go zrekrutować? A za kim ten rycerz biegł? Za Akselem. No ale to ja go zaprosiłem na statek. Mogłem go zabić, ale nie zabiłem. Jeżeli dobrze pamiętam, plan Akcela obejmował on przyjęcie tego rycerza do nas na barkę i tak już wcześniej, nim ty to zrobiłeś. I tak, wiem. Ale koniec końców czynność została wykonana przez ciebie. Zaufaliśmy. I zostaliśmy zdradzeni. Rozumiem, że poczucie odpowiedzialności jest dość duże. Jednakże spoczywa ona na wszystkich. Mogliśmy z nim porozmawiać, spróbować wyczuć. A mimo to pozwoliliśmy po prostu płynąć z nami. Widziałam, jak traktował Goliata, a nie zareagowałam, myśląc, że robię dobrze. I podejrzewam, że każdy z nas myśli teraz o czynach, które mogły spowodować, że Kobi byłby tu z nami. Ale nie powinniśmy zamykać się w swoich światach. Ponieważ później towarzysze też nie wiedzą, jak mają się zachować w stosunku do ciebie, chcąc ci pomóc, ale czując się bezsilnie. Tylko i wyłącznie szczęście, albo ślepy traf sprawił, że zginął tylko Kobi. Prawdę mówiąc, rycerz mogą wtedy zabić każdego. To prawda. A każdy z nas położył się spać, mając nadzieję, że obudzi się następnego dnia. Wszyscy zawiniliśmy Gal. Ale pytanie, co z tym zrobimy? Na chwilę obecną nie chcę podejmować żadnej decyzji. Bo boję się, że następną decyzją, jaką podejmę, będzie wasza śmierć. Mieli Gudruna, no, więc tego się boję. Ile pojedynków łącznie stoczyliście wspólnie? Sporo, ale to... Więc uwierz w niego.
że kolejny również zwycięży. Znamy jego umiejętności. A Gudrun, podejrzewam, że poczułby się urażony tym, że wątpisz w jego umiejętności walki. Nie odpowiadasz za każdego. Zależy ci na przyjacielu. Więc stój obok niego, kiedy nadejdzie czas. Ale uwierz w jego umiejętności, że poradzi sobie. Gorzej, jak ja go zawiodę w bitwie. Zawiedziesz go wtedy, kiedy będziesz wątpił w swoje siły. Powinniśmy znać swoje silne strony. Wykorzystywać je. A nie wątpić. To już chyba trochę za późno. Nie ma osoby, która by nigdy nie zwątpiła w siebie. Spójrz na mnie. Ale mimo to wiem, że trzeba wstać. Ja się nie zajmuję też tym, że zginął Kobi. Z Gudrunem byliśmy w o wiele gorszych rzeczach. Ale i moi bogowie dali mi jasno do zrozumienia, że postąpiłem źle. Mogę wiedzieć, w jaki to sposób? Nie wiem właśnie. Ale w jaki sposób, bo bogowie dali ci na znak. Asuron jest bogiem elfów, ojcem. Panem równowagi. I ów mnie porzucił. Masz na myśli twoje oparzenie? Tak. Asura nie porzuca bez powodu. Chociaż wbrew pozorom nie czuję do niego złości. Niezależnie od tego, kim jesteśmy. Ludźmi, elfami, krasnoludami. Bogowie z reguły wydają się być dla nas dość odlegli. I często nie rozumiemy ich intencji. Ogień. Czego jest symbolem? Możliwe. Nadziei, światła. Można wymieniać i wymieniać. Ale wbrew pozorom bliskość Loeka czułem. Czułem ją w tańcu, czułem ją w walce, czułem rytm. Zbyt dużo szczęścia miałem, żeby nie wiedzieć, że to nie jest jego sprawka. A teraz tego nie czuję. A nie wziąłeś pod uwagę, że udało ci się to, ponieważ jesteś w tym dobry? Nie jestem w niczym dobry, wbrew pozorom. Jak to nie? Sam przecież wspominałeś. Taniec. Walka. To są czynności. Nie powiedziałem, że jestem w tym dobry. Widziałam twój pokaz na tamtym przyjęciu. Widziałam tłumy, które porywałeś do tańca. Nie poszliby za tobą, gdybyś nie był w tym tak dobry. Nie przeżyłbyś na polu bitwy, gdybyś nie potrafił władać orężem.
i nie wygrałbyś pojedynku z Remim. Robiłem to głównie dlatego, że czułem to. Czułem rytm uderzenia stali o stal. To było niczym muzyka. Można byłoby się do tego przyzwyczaić i tańczyć, fechtować, bawić się w rytmie walki. Można byłoby się bawić w karczmie dzięki temu. Zaś teraz tego nie czuję. To jest też problem. Coś zakłóca twoje poczucie rytmu. Być może to wątpliwości? Nie mam wątpliwości co do woli. Ani Asura, ani Loeka. Ale wątpisz w siebie. Tutaj też raczej nie ma żadnych zmiennych. Zawsze siebie wątpiłem. Jak też wiem, że zawsze nie byłem tym, który powinien, nie wiem, nosić, najprostszy przykład, szatę z białego lwa. Wiesz co? Asur odpowiada za ogień, prawda? Asur odpowiada za wiele rzeczy. To tak, ale jedną z nich jest ogień, dlatego włożyłeś rękę. Symbolizuje nowy początek. Wiesz, dlaczego mógł cię nie usłuchać? Ponieważ w jego oczach już byłeś dziełem idealnym. Nie potrzebowałeś tego, bo wszystko, co było ci potrzebne, już miałeś. Ale musisz sam to dostrzec. Nie czuję się, jakbym nawet blisko dzieła idealnego. Rozumiem. Ale tak jak Axel wspominał, widzieli w tobie przywódcę. W ich oczach już byłeś kimś więcej. Nawet ja muszę przyznać, że twoje historie jak żadne potrafiły mnie zauroczyć. A nasłuchałam się wiele. Widzieli przywódcę dlatego, że albo byli zajęci, albo nie chciały im się obmyślać planu. A mimo to ciebie usłuchali, a mnie nie. Wiedziałem, jak do nich dotrzeć. No właśnie. Wiedziałeś. Nie będę cię przekonywać do niczego. Po prostu spróbuj przez ten czas odnaleźć rytm. Wsłuchać się w go. Wsłuchać się w jego takt. I ponownie zatańczyć. Jak ten ogień. W norsce. Jeśli będziesz potrzebować, to wiesz, gdzie mnie szukać. Dziękuję. Proszę. A teraz, jeśli pozwolisz, pójdę do Renaty. Śmiało. A my przejdziemy do panów bijących. Bo rozumiem, że jesteście? Tak, tak. Wasza, porozdzieraliście się znowu.
Axel powiedział, podjął się zadania, żeby zgromadzić informacje, a wy podchwyciliście pomysł na popijawę. Na popijawę, żeby przeszukać OP. Tak, przeszukać, a nie pić za szopą. Tak, na pewno. Nie krócej było w tym planie. Musimy być pijani, żeby lepiej przeszukać. Ja tak rozumiałem, to była drobna sugestia, żeby przeszukać. Wtedy to się skupię bardziej, magia mi lepiej wchodzi. Magia mi lepiej wchodzi po wódeczce. Lekko wam się myśli, rozgrzanie alkoholem, jednak porywy wiatru, zacinający deszcz, chłodzi wasze głowy. Bardzo szybko przemaka ubranie i nawet twarda skóra zaczyna się poddawać pod tymi wpływami. Staracie się chodzić po kamieniach w tym ogrodzie. Zakrywacie dłonią wierzch kieliszków czy szklanek, którymi sobie nalaliście alkoholu. Ktoś tam trzyma pod pachą butelkę. Kap. Pod zadaszenie. Nie ma tej altany. Drzewa ledwo co dają schronienie. A ty, Gilbercie, cały czas widzisz wzory na niebie. Wirujące, okrężne. Cześćcie. No, jak jesteśmy, to trzeba się najpierw napić, nie, Gilbercie? No, oczywiście, na odwagę. No, dla smaku, tak jak mówisz. No. I siup. I siup. Alkohol tutaj w lasce wam jest. Ja tam patrzę, na początku patrzę, czy jest tam... Mniej więcej, czy tam jest jakieś okno, czy coś, gdzie biuro byłoby mniej więcej, czy tam nie ma biura, jakby właśnie po tej stronie? Nie, nie ma. Jest nie ma. Okna tylko od salonu i okna z piętra. Dobra. Jeszcze za ogródkiem jest... Płotek jest dosyć niski. I macie też widok na drugą część wsi, przykryty w deszczu młyn, którego łopatki się nie obracają. Świątynia Sigmara, ledwo widoczna, ale teraz zauważacie, że kometa o dwóch ogonach, która na jakimś metalowym proporcu była, razem z flagą, została odłupiona i nic nie zdobi szczytu świątyni. O kurwa, podniesiona sprawa. Hezja. Ale to... Dobra, powinniście się za daleko wybudować, czy to jest niedawno, czy dawno. Tak, no niestety. Ale tak wam przyszło do głowy, że w zasadzie to świątynie powinno być czymś takim ozdobione. No teraz im urwało dopiero, bo wiesz, pada. Baby się napierdala. To wszystko tu gnije, więc to też mogłoby zgnić. A, nie wiem, może kamienia żadnego nie mają. Dobra. Bo gdy podejdziemy, to ściany będą obrysowane tymi kamieniami, w sensie tymi kometami. O, są ogonami. Dobra, weźmy do środka. Ja już chcę się wjebać do środka tej szopki. Ta szopka jest tak duża, czy to jest taka szopka mała? Czy jakaś specyficznie jest duża? Nie, no, prowadzi do niej ściążka, jest jakiś wózek, no to. Wózek by się zmieścił w środku, gdyby miała takie drzwi do otwierania spore. Ale to jest bardziej drzwi do kanciapy. Woda się gromadzi w kałuży przed, którą należy obejść albo przeskoczyć. Chyba, że chcecie umoczyć nogi. No obejść albo przeskoczyć. Tak, nie ma tutaj okien, żeby zajrzeć do szopki, co jest wewnątrz i no... Drzwi wyglądają na liche, gwoździe porzewiałe. Nie, ja normalnie wchodzę. Mieliśmy wyjść na dwór, mieliśmy pić, więc to zrobię. Nie będę się z tym ukrywał w żaden sposób. Ja przeskakuję. Normalnie przechodzę, chcę otworzyć te drzwi. Tak jakby były drzwi do domu, nie? Po prostu wziąć. Pewnie zawsze się widzę, czy do środka trzeba pociągnąć, czy... Teraz widzisz, że jest tu kłódka założona. Malutynka. Jest zaawansowana? Nie, malutynka kłódka.
Może nawet dałoby się na siłę w rękach to rozerwać. Mnie bardziej interesuje, bo ta kłódka, ona jest do czegoś zaczepiona z niej z drugiej strony, tak? Jest rygiel, tutaj nie ma klamki. Okej, okay, jest rygiel i on jest na kłódce, okej. Okay. A jestem w stanie cały rygiel wyciągnąć, tak żeby niszczyć tej kłódki i potem go przyczepić? Kurde, on da radę. Wyrwać rygiel z tego? Nie wyrwać, tylko tak właśnie zręcznie, w pomocy odpowiednich narzędzi wyciągnąć. Masz narzędzia? Łapy. Ślusarskie. Potrzebował. A, nie ślusarskie. To jakie? Mam narzędzia do naprawy szkutniczej. Co ty? Ty nie masz tych narzędzi. Co, nosiłeś ze sobą? Cały czas, bo je kupowałem. No i zostały na barce. Jak zostały? Nie, to nie mam tych narzędzi. No to moimi narzędziami jest tarta roniczna. Kudon, została na barce tarcza. No dobra, Kliber, to otwieraj. Ja się rozglądam. No jak on otwiera, no to ja się rozglądam, czy nikt nas nie podgląda. Stałem się tak cicho, jak tylko mogę z tym wymówieniem. Jednocześnie jak tego, jak on... Nie no, kurwa, pada jak chuj, nie mam się, ktoś cię usyfy. Od razu jak jest, on to robi, to sobie troszkę nalewam, żeby się napić po chwili. Ty, Gudru, nie pijesz, kolega pracuje. No, to jest wycie. Dobra, no to... Czaj, małe, niech się dzieje cuda. Przez zasłonięte, brudne zasłony nic nie widać, co się tam dzieje w salonie. Goliat podszedł do parapetu, odsłonił i patrzy na to, co robicie. Gudru stoi w deszczu samoty, nie? Obok Gilbert, taki przyczajony, pije se, rozgląda. Wiesz, widzę, wiesz, tak Gudru tak pije i tak za nim takie niebieskie światło świeci. To jakiś spam robił na budowie. Słyszysz tylko kliknięcie i wiesz, że robota skończona. Nawet drugiego sobie nie nalałeś. Żeby i szybko płacę. No proszę, szybko płacę na jednego focika. Kłódka schodzi, rygiel odciągacie do góry, potem w bok. Kłódkę przewiesiliście, zostawiliście na miejscu. Odrobinę skrzypią, kiedy otwierają, ale pada tak, że wszystko zagłusza. W środku ciemnica. Nie macie ze sobą latarki, niczego ja takiego. Ja mam widzenie w ciemności. Widzenie w ciemności. Dobry cuda. I ty. No to tak. Idealnie, małe światło. Tego małe światełko, Gilbert chodzi, kieruje od razu do podłogi, żeby tak nie biło, ale nie ma gdzie się, między deskami się na zewnątrz tylko przebija. I ty już wcześniej zauważyłeś, że to jakieś przybory były, teraz w świetle widzisz jakie? Butelki, fiolki, aparatura, kosze pełne jakichś owoców roślinnych, niewielkich, czarnych, coś do drobnej porzeczki, przypominające. Ale poznaję to? W sensie nie, no podchodzę, pewnie jak... Prasa do wyciskania tego, ubrudzona w jakimś syropie. Czy poznajesz? Masz wiedzę rośliny? Nie, ale w zasadzie, czy kiedyś czegoś takiego nie jadłem? Jeść może jadłeś? Co to jest? Nie wiem, czy wiesz. Wygląda jak jagoda. Tylko czy to jadłem, nie? A smaczne było? Niezbyt. Ale gówno. Ta aparatura, wyglądał się, nie? Czy ona była używana jakoś niedawno, często, czy jest czysta? Tam też się rozglądam. Czy jest czysta, jest czyszczona, jakby ktoś tutaj był raz na jakiś czas? Bardziej chodzi, czy była używana, czy nie? Czy widać w środku jakieś resztki? Jak najbardziej. Aparatura była używana całkiem niedawno. Widzisz, że jest skraplacz i co jakiś czas z urządzenia do butelki niezakorkowanej, takiej dużej bańki, płyn się odsącza. Wygląda jak ten niebieski płyn, który przelewany jest potem do butelek,
Ale, Gilbercie, nie widzisz tutaj tego spaczenia wcale. Pod ścianą w skrzynkach ustawione są butelki. Od nich rzeczywiście jest. One są już zakorkowane, zabezpieczone. Jest sterta, które wymagają czyszczenia. Od nich jest to samo, ale w samej ogromnej, w samym tym ogromnym dzbanie, ty, z wąską szyjką, nie ma. Jest sok. Oprócz tego jakieś składniki alchemiczne, jakieś zioła, jest moździerz do ugniatania szapki. A, taki moździerz. A. Już chciał. Nie widzę tutaj spaczenia, a przynajmniej go nie wyczuwam. Może to nie ma żadnego spaczenia? Albo już się może skończył. To oznacza to, że to nie jest tutaj w tym procesie, tylko gdzieś indziej musiał to rzucać. No ale naprawdę, nigdzie tutaj nikt nie ma. Nie wiem, zobaczę, może gdzieś to uczelnie ukrył. W końcu spaczeń. A masz tutaj te jedne pełne, a w tych pełnych nic nie ma? Pełne to tak, to już są pełne. To czekaj, w skrót tych pewnych są, to weźmy może jeszcze 3 sztuki tego, nie? Żeby w razie czego mieć na dowód. Jeden chyba czy na spokojnie wystarczy. No ale jak się zniszczy, ktoś ukradnie. Dobra. Ile tego jest? W sensie dużo tego jest, czy no? 3 skrzynie. W skrzyniach jest po 12 butelek. Ale są całe ładowane, tak? Tak. Czy są dopełnione te skrzynie? Tak. Okej. Okay. A są jakieś tutaj... te są skażone, nie? A są jakieś takie jeszcze nieskażone, gdzieś niedaleko? Są puste. W stercie zużyte, jakby zostały zwrócone. O, za kaucją. Aha, okej, okay, czyli jest to skrzynka, ona jest zakażona, jest ta, do której się leje, która jest jeszcze jakby nieskażona. Okej. Okay. A dużo w niej jest, tej nieskażonej? To jest ogromny dzban, jeden duży, do którego się to wszystko zbiera. A, to jest taki dzban? Tak. Dobra, chodź, zrobimy tak, wylejemy troszkę, nie, z tego dzbana, do tych buteleczek, 3, a nie zauważy jakiejś różnicy, nie, tak żeby się zgadzało w liczbie. No dobra. A po prostu, nie będzie, kurde, bo to jeszcze się wypierdolę z tym, po prostu jakby za włożę do środka, żeby, wiesz, mi naleciało, no i odłożę mu na miejsce. Dobra, tylko pytanie, czy ty tutaj taki dom, jakby wszystko wokół jest dowodem praktycznie, co, to akurat ta wiocha jest pełna dowodu spaczenia, ale dobra. No dobra, ale patrz, jak będziesz chciał załatwić, nie wiem, jakiegoś inkwizytora czy coś, to będzie chciał zobaczyć, no niby w jaki sposób, w butelkach i tak to będzie mu pokazać, to zobacz od razu, nie wiem co, od razu daj, jeszcze dam mu się napić, ale dobra, można w sumie parę wziąć tak naszych wypadek, zawsze to może przydać. Rzućcie na percepcję, zaczynacie uporządkowywać, bierzecie te butelki puste, z kąta. Magiczna może być? Trzeba przelać. Magiczna też? Dobra, magiczna też może. Percepcja. Percepcja. Wow. Kurwa, co jest? To jest to. No, okej. Okay. I see where it's going. Ale nie da się zapaść w łapkę. Zostawiasz jak wypić, wiesz, takie aspy były, czy takie dobre. Ja w nią wejdę. Stwierdziłem ten garnek i dalej posyłam na twoją głowę. O, ma tabakę, może sobie wciągnę trochę. Ciekawe, czy ty mówisz, że da się jednak strzelić, skoro to musisz. Gilbercie, to ty, obserwując swoimi zmysłami magicznymi, praktycznie rozdwojenia doświadczasz, ponieważ z jednej strony ciągnie cię do kąta,
do miejsca, gdzie były po prostu pozorne skrzynie, które leżały, ale dostrzegasz, że coś się stamtąd wydobywa, jakby opar. A z drugiej strony, kiedy już miałeś o tym wspomnieć, czujesz, jak niebo, część chmur odłącza się. Wir powietrzny z Azyru, niczym tornado, kręcąca się aureola, zabierasz ze sobą część chmur i wiesz, że sztorm, burza, wichura rodzi się. Ale zamiast trafić w zamek, zatrzymać się, to jest posłana gdzieś w głąb kraju. Być może to jeden ze sztormów, które trafił was, kiedy pływaliście po rejku. Kudon. Gdzieś na wschód został posłany i wiesz, że jeszcze się nie zaczyna porządnie, ale być może nad górami szarymi coś trafi porządnie. Może zniszczy jakiś karak, może coś zaleje, a może celuje w Bretonie. Ciężko powiedzieć, na jaki dystans to będzie działać. Co jest Gilbert? Chcę ci tak powiedzieć, czuję stąd, że magia kupiąc pogodę jest kurwa chyba jeszcze większa niż myślałem. Czuję, jakby dosłownie wysłali to burzę, która tu miała naciągnąć w pistu gdzieś daleko na zachód. To chyba dobrze, nie? Po prostu nie lać. Jakby to samo sobie tak mówi, że no niezła jakaś moc magiczna musi tam być wśród nich. Ale dobra, połóż mi z tymi skrzynkami, coś tam kurwa czuję, że musi być. Próbuję tę skrzynkę tak poprzesuwać. No dobra, no i po prostu też mu pomagam, skoro zwrócił. Przyglądacie się, rozsuwacie skrzynki i w podłodze jest wyraźnie odcięta linia na klapę. Nie ma żadnego uchwytu. Pewnie otwierane od dołu, ale dałoby się podważyć. Jak klapę? Mając płaski, tak, tak. Nie, no będę chciał podważyć. Czego używasz? Masz tu... Użyjemy do tego... A, sztyletu. Dobra, to chciałbym test na siłę. Na sztylet. To na siłę czy na sztylet? Na siłę. Z tym sztyletem już miał plus 40. Jaka jest szansa, że to nie wyjdzie? Właśnie, jaka jest szansa. Dobra. Sztylet między deski, pod klapę. Odważasz. Jest uchylna. Daje radę ją uchylić. Nie jest ciężka. Przymocowana drabina. I śmierdzi tutaj. Śmierdzi trupem. Ktoś niedawno chyba skinął na dole. Albo się dawno rozkłada. Nie brzmi to dobrze, co tam jest. Zaświeć na dole. Próbuję jakoś tam to światełko właśnie. Żeby się zorientować, jak to co tam jest. To jest rozkopany tunel, ale Gudrunie, twoje sprawne oko odmawia potwierdzenia faktu, iż zostały użyte tutaj narzędzia. Żaden kilof i żadna łopata. Raczej też nie magia. Pazury, szpony, cokolwiek kopało, tylko z pozoru miało humanoidalny kształt. Kurwa. Tunel. Dziwny. Nie dziwny. To nie został wykopany, kurwa, żadnymi narzędziami. Oni też nie magią. Patrz, jakie to jest nierówne. Patrz, jakie jest podziebane. Ktoś to robił rękoma, ale nie człowiek. Może przewinało człowieka. Nie wiem jak. A co mu tutaj tunel? Gdzie to może iść? To może nie być jego. On nie zaglądał mi na... Nie wiem. Może na... Kula? Nie. Jakieś taką bestię. Nic mi innego niż ogólnie przychodzi do głowy. A bo jakieś... umarły jakiś? Bogowie wiedzą, jakie tu mutanty mogą być i tak, że... Ale kulty nie umarły. Nieważne. Sprawdzamy, czy idziemy pozostałych? Nie wiadomo, jak daleko to prowadzi. To jest miejsce, które do czegoś prowadzimy. Chyba nie mamy czasu, żeby... Tyle tutaj. Zostawmy to na razie. Zobaczmy, jak idziemy tutaj na raz. Musimy się pamięć, że tutaj jest gdzieś stąd jakiś tunel. Dokąd prowadzi. Nie zeszliście na dół, więc nie wiecie. Prowadź nam.
Albo dobra, ja tylko zerknę. Tylko zerknę. Nie będę chciał zejść, żeby się rozejrzeć jeszcze na dole. Czy podano tym tunelem, który gdzieś prowadzi, nie ma czasem do więcej tuneli? Czy nie ma mowy jakiegoś laboratorium, ja czegoś tam ukrytego? Dobra, dobra. To nie ma problemu. Schodzisz tylko po drabinie, lądujesz w przejściu i widzisz, że z twojej lewej strony tunel jest zakończony, a kończy się takimi bruzdami w glebie z odcięciem pazurów. Natomiast po drugiej stronie prowadzi trochę jeszcze przez piasek, a potem widzisz, że są strop podbudowany. Na początek drewniany, szybko zmieniający się w kamienie, ale dalej już twój wzrok nie sięga i nie ma żadnych drzwi, ale wydaje ci się, że jakiś mebel dostrzegł. Mebel dalej, tak? Na granicy wzroku 60 yardów. Na granicy wzroku 60 yardów, a czy... Ale tam jest ciemno, tak? Nie jest to oświetlone. Tak, nie jest oświetlone. Wejdź tam. Nie, pilnuję, w razie czego mnie tu zamknij. Ja sobie poradzę, no, żeby nas nie zopali. Ja tam przejdę się, coś tam jest dalej. Chociaż kurwa, jakąś pochodnię? Nie mam pochodni. Dobra, chuj, schodź, no najwyżej się przypało narąbiemy. Zamknij ze sobą ten włas, najwyżej pomyśl, że nie zamknął. Co? Schodzę i zamykam. Ja wyciągam tarczę, w razie gubię jakieś problemy. Nastawiam się już na jakąś walkę z nieumarłymi. Mhm. Gdyby to mogli być, więc tak dość czujnie idę w siebie. Mhm. Zapach mokrej ziemi łączy się ze swądem nieumarłych ciał. Krótki tunel, źle się po nim idzie. Bardzo nawet źle. Otwiera się na większe pomieszczenie. No i jest niewielka sterta pozostałości. Szczątków ludzkich. Na stole rozkrojone ciało. Brakuje torsu, ręce, nogi, głowa. Wiadra jakieś, szmaty. I kierunek, w którym przyszliście, on zmierza pod dom, w którym się zatrzymaliście. Bardzo skutny jest. Chyba on jednak taki normalny nie jest. Oczywiście nie jest normalny. Czyli on tu ma stąd jakieś przejście pod swoim domem. To jest drabina. To prowadzi pod jego dom. Jest taki tunel. On się gdzieś dalej ciągnie, czy on się tu zatrzymuje? To jest takie krótkie przejście między podziemne między tym a tym. Już mówię. Widzicie, że jeszcze łączy się ten pokój na schody prowadzące na górę. To jest w ogóle, przypomina jakąś piwniczkę, to miejsce, w którym czego doszliście. Okej. Okay. I to jest jakby koniec, tak, drogi? Tak. W tą stronę okay. Koniec, w drugą może coś przegapiliście, a może to... Okej, okay, dobra. To sam tunel wydaje się bez sensu. No, że od szopy tutaj. Dobra, chodź, zawróćmy się. To jest pewnie, jesteśmy teraz pewnie w jego tym laboratorium, żeby nie robić tym przypału. Wróćmy, zobaczymy, czy z drugiej strony, mówię, tam dalej się jeszcze gdzieś ciągnie. Wydaje się to strasznie głupie. To jest podbite, żeby można było tu przechodzić. Ale po co? Żeby się ukrywać przed tym w ciągu dnia? Jakby, ja to mówię, ale jakby już idę w stronę tej drugiej części tunelu. Na pewno, co to robi, to musi to ukrywać. W szczególności, jeżeli to może tutaj gdzieś spacznie ten przechowuje, czy ten proszek. Teraz dokładniej rozglądacie się, przyglądacie szczegółom i dostrzegacie to, co wam umknęło. A umknęły wam narzędzia, gablotka z nimi, wbudowana w ściankę i swąd magii, który dolatywał
który wspinał się, próbował ujść. Czarne macki wychodzą z butelki, która nie zawiera cieczy, tylko coś stałego. A ty widzisz, Gilbercie, jak to się wije w środku. Jak bardzo chce wyjść, jak chce przepchnąć korek. Chyba mamy to. To wygląda, jakby coś było w tej butelce. To raczej musi być to. Okropna, ciemna moc. Bierzemy to? To jest szczelnie zamknięte? Szczelnie. Dobra, wezmę jedno. Jest tylko jedno. A tylko jedno? To i tak. Mówisz, że chcę to brać? Jest tylko jedno, jak przyjdzie, to od razu będzie wiedział, tu byliśmy. Można go was skonfrontować z tym, co on tu odpierdala. Dotykasz butelki, przesypuje się, to jest jak piasek, tylko że czarny. Nie do końca nawet czarny, taki granatowy. Nie wiem, zostaw, ewentualnie można pójść później. Kurwa, teraz nawet skonfrontować go w nocy. Okej, okay, no to weź, ale obgadajmy to. Wydaje mi się, że to jest ryzykowne. Dobra. Mogę być naszą przepustką. Ten Rob mówił, że miał kolację z tym lordem i tak dalej. Chcemy się jeszcze z tym lordem spotkać. Dobra, odstawiam tą buteleczkę. Dobra, zobaczmy, coś tu kurwa jeszcze nie ma ciekawego. Szybko się staram zglądać, czy coś jeszcze tu nie ma. Piła do kości, narzędzia chirurgiczne leżą w wiadrze poniżej, pełnym nieczystości. Oprócz tego widzisz, że na mięsie, na ścięgnach, na kościach są ślady zębów. Są również jakieś skale, pipety, odważniki. Czemu kurwa je to ciało? O kurwa. Ten kurwa koleś jest pojebany. To widzieliśmy od początku, że jest zdrowną myślę. O kurwa. Ja się nie znam na takich tego. Na takich rzeczach, no ale no, nie wygląda to dobrze. Wygląda jakby kurwa gry. Nie wiem, czy on kurwa odgryzał to ciało. Nie wiem, kurwa narzędzia są kurwa nie wpierdala. Ja wiem. Czy ktoś... Może tak być, no jakby... Kto wie, co mogło mu pomieszać porządnie we wszystkim w głowach. Dobra, wracajmy już może i powiedzmy wszystkim. Mhm. Wracacie. Z tunel. Powrotem, przez klapę. Zamykacie za sobą drzwi szopy. Stoicie nad kałużą. No, po drodze piję. Dobra, to wy wracacie. A nawet, znaczy, czy chcecie dopić, zostać sobie, na, żeby nerwy uspokoić? No i to jeszcze jak? A, przepraszam, test kula od was. Bardzo byliśmy cool w tej akcji. I Gudrunie masz plus 20 za związek z historią. Walon. Musimy wypić, bo potem Sofie będzie mówić, że nie zrobiliśmy planu. No, marginalny sukces, więc chyba git, nie? Chyba git, nie? Słuchaj, alkohol plus 10 powinien jeszcze ci dać. To nie jest twoje pierwsze spotkanie z żrącymi mięso istotami, więc jak najbardziej nic nie robi to na was wrażenia. Nawet nie otrzymujecie po 4 punkty. Szkoda. Ile? No właśnie nic. Trzeba no. Tego kula kurwa rozwijać. Axel. Ale mu wpierdalał na mieście. Deszcz. Miasto. Chyba ja. Wioska. Wittgendorf to wioska. Nieduża.
300 mieszkańców? Wątpisz. Może 200. To jest bliższe szacunki. Czy to jest twoje miejsce twoich łowów? Żeby tutaj się porozglądać? Czy raczej w stronę zamku? Zamierzasz ten kilometr pokonać i ukrywając się w deszczu, w ciemnościach, jego obserwować. Proszę. Czy są jakieś straże, jacyś jego ludzie tutaj chodzą po tej wiosce? Nie. Nie ma strażników, nikt nie pilnuje porządku. Przechodniów praktycznie nie ma. Z rzadka kto. Naprawdę z rzadka. To jak widzę, że raczej w wiosce nie powinniśmy mieć problemu, to bardziej się skupię na zamku i ruszę w jego kierunku. Doskonale. Gościńcem? Po wyznaczonej ścieżce? Czy opłotkami przez ciemny, gęsty las? Którą drogę? Patrząc na moje doświadczenie, to łatwiej będzie mi przez las się przekradnąć. Ależ oczywiście. Więc wybierasz las. Oczywiście też się rozglądam, czy jakiś dzik, czy jakaś inna niepożądana zwierzyna na mnie nie wyskoczy nagle z krzaków. Czy masz widzenie w ciemnościach? Nie, po co to komu? Dobrze. Celu. Opatulasz się płaszczem, żeby chronić się przed kroplami deszczu. Przeszedłeś przez wioskę bez problemów. Mijasz ciemności świątynię. Jej kamień jako jedyny odbija się jakimś jaśniejszym blaskiem. Nie tak ciemny, nie tak mroczny. Chociaż może to te złote albo miedziane, stylizowane na złoto zdobienia, które czasem błysną przed ciemne. Bardzo szybko tracisz jednak i to. Ciemność dookoła. Chmury zasłaniają księżyc, który powinien być teraz w cyklu. Czasem oczy płatają ci figle, bo widzisz to żółte oczy na gałęziach, to niebieskie błyskawice przemykające po chmurach. Podróżowałeś po Dragwaldzie, smoczym lesie, miejscu pełnym zwierzoludzi, a jednak nie czujesz się tutaj wcale lepiej. Mimo, że tak blisko jest osad, to ten las niepokoi cię. A twój szósty zmysł ostrzega raz po raz, kiedy wnań wchodzisz. Nisko zwisające gałęzie starają się pochwycić ubrania. Jeżyny, krzewy kolczyste próbują oplątać twoje nogi. Małe zwierzątka, które od czasu do czasu przemkną tutaj, są agresywne i wcale się nie boją. Okej, będę musiał to przekazać Gilbertowi. Chciałbym od ciebie test skradania i test nawigacji. Dobra, to może najpierw skradanie. Wiejskie, tak? Tak, wiejskie. Jakimś bonusem z backgroundu? Nie z backgroundu, ale jest taka pogoda, że masz plus 40 do jakiegokolwiek skradania. Nawigacja na zero? Nawigacja jest utrudniona, bo nie masz żadnego punktu orientacyjnego. Kompletnie. A mech na drzewach? Wskazuję w północ. Nie ma mech, nie ma mchu. Nie ma tej roślin zielonych. Porosty są i to szare, ale one bardziej mylą, bo obrastają z każdej strony. Próbuję przerzucić. Marginalna porażka. Prawie sukces.
No, a wkusi, co? Jeden punkt chaosu tylko. Nie. Tylko jeden, no co ci szkodzi? Nie. Masz zero czyste, masz czyste. Ja wiem, jak to się kończy, nie? Cukierka nie skończy. No jak, no dzięki temu będzie wiedział, gdzie jesteś, no tak się to skończy. Słuchaj, raz weźmiesz się już po problemie. Wciągasz i już jesteś. Ojejku, to my chyba przeskoczymy na inną mapę, Hubert. Wyobraź sobie, że wrócisz do Sofii i powiesz, że zgubiłeś się w lesie. Ty, kurwa, komando. On dowódca elitarnych jednostek. Bohater, tak, Waldo. Pomnik w Windenheim. Ja, kurwa, nawigację mogę rozwijać. To jeden punkt spaczenia i uznasz ci, że to sukces. Nie kuście, to jest droga mistrza gry. Halo, kurwa. Dawaj. Ja bym najpierw robił w grę. Do it. Test percepcji. Na słucha, Kselu. Z plusem, minusem. Jest ciemno, więc nie widzę, więc inne zmysły się powinny wyostrzyć. Ale bębni deszcz. A szósty zmysł cię ostrzegał. Już. Nie pomoże ci w tym. Aha. Na zero, tak? Tak. Nawet nie na zero. Z minusami tak za te sekundy. No dobra, niech będzie. Nie, może być na minusie. Minus 20 by było ile? Bo jak jeden, to mogę dorzucić za punkt szczęścia. Dałem, jest dałem. Nie, zostawmy to. Jest dane. Przedzierasz się przez las i w końcu po tym, jak zacząłeś się stresować, że się zgubisz, na odcinku 2 mil zaledwie, ale to są okropne mile. Najgorsze zimy w Midenlandzie ci się przypominają. Nawet wtedy tak nie było tak źle jak tutaj. Było to wszystko przeciwko tobie. Cała natura tego lasu. Musisz być ostrożny, musisz pilnować swojej broni. Żeby się nie rozszczepiła, żeby cięciwa nic nie zahaczyła. Ale w końcu jest światełko w tym tunelu. Przez las przebijają się światła. Ogromna konstrukcja położona nad rejkiem. Widzisz jej front. Wysokie na blisko 55 stóp mury. Nie ma fosy, ale przedpole zostało wykoszone, także ciężko się zakraść. Dodatkowo nad bramą od wieży na wysokości odchodzi gniazdo. Łączy je na wspornikach most, a w tym gnieździe obsada zamku w zasadzie może ostrzeliwać podchodzących ludzi pod mury. Gdyby ktoś próbował szturmować i staranem mógłby strzelać w plecy. Idealne dla snajperów wyłapujących jakiekolwiek ruchu. Liczysz pochodnie po zapalane światła. W oknach jakieś błyski, szczególnie w tej najwyższej wieży, i że właśnie stamtąd. Na pewno nie pochodnie, na pewno nie świece, coś mocniejsze, jakieś światła. Tak, wstrzymujesz oddech. Kiedy obok ciebie coś ociera się o drzewo, przy którym przycupnąłeś wszystkimi plecami. Czy ja rozpoznaję po odgłosach, co to jest? Na początek mi powiedz.
coś ciężkiego, zwierzęcego, oparło się i porykuje, sapie. To ja próbuję szybko jak najbardziej się od niego oddalić i przekraść niezauważony. Ale jednocześnie próbuję się też temu przyglądać. Trzy akcje jednocześnie chcesz wykonać. Inaczej. Skradam się, obserwując w kierunku, którym słyszę, obserwując to miejsce, czmychając bokiem. Trzy akcje. Również to jest wyliczone. No to robię trzy akcje. Dobra. Sprowadzimy to do jednego bardzo ciężkiego testu skradania. Dobra. Ale w pierdło znowu będzie. A plus 40, tak? Co? Na minus 20. Blikiem. Axel, blikiem zapłać. Szybko, póki masz czas. Tak. Przerzucę. Nie. Nie. Przepraszam, o co pan się tak ociera? Wiesz co? Biorę punkt spaczenia. O, widzisz, mówiliśmy ci, że się uda. Odczłapujesz się. Nie jesteś w stanie wypatrzeć całości tego stworzenia. Ale po tym, jak się zachowuje i po tym, co wystaje za drzewa, wydaje ci się, że to Gor. Oparł się, jego jeden z rogów wystaje za gałęzi. Właśnie swoją głową tak pociera energicznie. Ty w międzyczasie wycofujesz się, między krzaczkami, zostawiasz go. Na stronę zamku po cichu. Dobra. Jak blisko chcesz zamku? Na skraj lasu? Czy przez przedpole? Ja podchodzę od strony skarpy, tak? Od strony frontu. Nie jest przedstawiona tutaj na tym zdjęciu. Wiesz, to ja próbuję znaleźć, jak już się kończy ten las, najbardziej takie dogodne miejsce z drzewa, z którego bym mógł się przyglądać dokładnie temu zamkowi na początek. Nie przyjrzyj się dokładnie zamkowi. Przyjrzyj się tylko jednej jego części. No to na razie po prostu szukam drzewa, podchodzę, przyjrzę się części i potem zdecyduję co dalej. Dobra. Mury, baszty wybijają się jeszcze i potrafią i 20, i 30 stóp ponad mury przejść. Pozapalane pochodnie czasem wzdłuż blank przejdą się tam i z powrotem. Przy bramach nie jest nic zapalone. Wieże nie wszystkie są rozjaśnione. Tak jak możesz zauważyć na tym obrazie pomocnik. Prezentuje się sytuacja. Widzę jakichś strażników? Nie widzisz strażników. Jest za daleko. Jest za ciemno. To nie widząc nic ciekawego, to schodzę z drzewa i próbuję się przekraść jak najbliżej. Dobra. Chciałbym od ciebie plus 20 test skradania. Nie jesteś w lesie. Ale spamujesz tymi testami, ci powiem. Podejmujesz czynności, które wymagają tego testu. To jest zwykłe, czy nadal wiejskie? Wiejskie. Dobra. Zamek podzielony jest na segmenty. Pierwszy jest największy. Pozostałe widziałeś już z rzeki, dobudowane są na skarpach. Biegnie
jedna droga do jednej dużej bramy. Trzy wieże wzdłuż frontowego muru się ciągną. Można obejść kawałek zamku z jednej i z drugiej strony, jednak dalej jest skarpa, która uniemożliwia obejście w całości go. Czy na moje doświadczenie, instynkt i coś wszystko, i coś, co by mogło mi podpowiedzieć z mojej wiedzy, w jaki sposób by można było się do tego zamku przekraść, wejść na niego? Coś w tym rodzaju widzę? To rzuć mi na percepcję. Mam czas, przyglądam się. Zara? Co ty? Jest ciemno, pada deszcz, jesteś daleko, masz i możesz oglądać tylko w okolicach muru, po który podszedłeś. Minus 40. Wiesz co, to nawet nie rzucę, nie ma sensu. Krakowskim targiem na 0. Krakowskim targiem na minus 30. Opatek się wytragował. Wolę nie rzucać na z mojej szczęści. Po prostu będę próbował się przekraść. Zwierzoluś pod murami. Próbuję na razie się zbliżyć bliżej. O, nie ma problemu. Już załatwiłeś to. Uposażyłeś się. Ciężko dostrzec cię w twoim stroju, bo przedpola nic nie oświetla. Tak samo jak ty nie możesz niczego dostrzec, tak samo strażnicy pewnie nie mogą nic dostrzec tutaj. No i pod same mury nawet się podkradasz. Ocierasz szorstki kamień, po którym spływa woda. Bliski jak cholera. Powinien być szorstki. Przejeżdżasz ręką, jest. Mimo to przez te deszcze. Jak stary jest ten mur? Pykasz kamienia, czy masz, jesteś krasnoludem? Ale bardziej mi chodzi, czy wygląda na nowy, czy są nim dziury na przykład, gdzie bym mógł na przykład włożyć ręce i po nich się spiąć bardziej. Czy po prostu są w nim jakieś pęknięcia, gdzie bym mógł na przykład wcisnąć rękę i dzięki temu łatwiej było mi się spiąć. Bardziej pod tym kątem. Obchodzisz mur z każdej strony? Na razie się przyglądam z tej pozycji, której jestem. No to nie ma pęknięć. Mur wygląda solidnie. Rzeczywiście parę wystaje kamieni, które są nierówne, bo to nie jest równo ścięte, wszystko podpasowane. Ale z twoimi umiejętnościami wspinaczki nie wiesz, czy byś się poważył. A jakby było sucho i by nie padało? No, ile masz widzenia w ciemnościach, żeby spojrzeć w górę? No tak, niedużo. Wszystkie. Ale na górze jest światło, więc kurwa widzę. Na murze! To nie jest postawione. No to widzę mur! Gdzie kurwa mur widzisz? Bo jest światło na murze. Nie, nie jest to murze, to nie jest reflektor, który świeci po tym murze. Za murów, za blank jest. I ty widzisz promienie, które wychodzą między tymi. Nie oświetlają ci muru, żeby go oglądać, oceniać stan. Na murze róże, na dole kałusze. Na górze... Raczej zjebany w dupę. Oj. Tak? Dobra, nie odważysz się wejść na ten mur. Nie jestem głupi, kurwa. Nie widzę tego, nie na pewno. Spaczenie nie ci zniknie za to. I Pepek też. Wiesz co? Próbuję pójść wzdłuż muru, może znajdę coś. Szukam po prostu punktu zaczepienia. Dobra. Który mi był pozwolił ruszyć dalej. Jaki kurwa tu jest, ta wiedza wszystko. Czy masz płaszcz przeciwdeszczowy? Mam uniform wojskowy, więc pewnie tak. Który uniform wojskowy? Pytanie, czy brałeś z barki, bo mieliśmy płaszcze. Tylko czy ja go noszę cały czas od początku gry. O, czekaj. Co? Wchodnie. Nie, bo od niedawna zdobyliśmy te płaszcze. Mówiłem, że są. Ja teraz wchodzę na barkę i patrzę garderobę. Chyba, że już mi z gry odpisał. Ja dostałem to na pierwszym poziomie profesji. Ja mam płaszcz. Jaki pierwszy poziomie profesji? O czym ty gadasz? No, to...
Dałeś mu to manu, że nie no. Jest, Unifor. Na Bowmę nie dostałem i mam go na sobie. Chyba jakoś na karawanie było. To nie jest płaszcz przeciw, to jest... Raincoat powinno się nazywać. Na karawanie to jakoś się musieliśmy przytulać, jak byliśmy na dachu. No to chuj, to kurwa moknę no. Dobra. To chciałbym od ciebie, to jest Endurance. I kurwa grypę złapię. Kurwa, może przerzucić? Mogę swoje szczęście dać. Nie może. To były komandos. Chyba upośledzone komando w tym momencie. Nie zajmowaliście się zdobywaniem zamku. Nie od tego byliście. Nawet za bardzo z twierdzami nie walczyliście. Co innego najechać wioskę zwierzę ludzi, którzy ledwo co postawią szałas. Co innego zdobywać kamienny mur, nie wiadomo czy nie krasnoludzkiej konstrukcji. Obchodzisz z jednej strony, obchodzisz z drugiej i w miarę jak to robisz, to nadzieja z ciebie ulatuje. To jest twardy orzech do zgryzienia. Posterunek. Skrywa na pewno swoje skarby i słodkości, ale twarda skorupa. Jedno wąskie przejście to ta brama. Ciężka wspinaczka. Gilbert, wyłącz ten czajnik. Nie tak, ja się nudzę. Dobra, próbuję jeszcze podejść do krawędzi tego klifu i zobaczyć, czy tędy może byłoby mi łatwiej się po prostu prześliznąć bokiem przy pomocy spinaczki. Czekaj, wiesz co? Ja nie wiem, czy nie mam mapy lepszej. Zaprezentuję ci, jak to wygląda, dobra? Na razie mam wrażenie, że nie przejdę i nie chuja. Ja nie wiem, czego ty się spodziewałeś. Ja też. Ściana i napis, nie wejdziesz mi chuja. Nie, wejdziesz do zamku? Przejście, taki napis. Dla graczy, tędy. Wchodzi takie, siema Baron, siema Axel i idzie dalej. Zobaczę, czy mi się uda. Bo mam mapę. Dobra. Mam nadzieję, że nas sklapek nie wywali. Ciemność. No wy nie powinniście widzieć. Ciemno. Ja widzę strzałkę do Windefortu. No i co? Ciemno. Duża mapa. No, to jest teren przedpola przed samym zamkiem, a cała reszta tej mapy tutaj zakrytej to jest zamek. To przed czym stoisz tutaj, to brama. Możesz swobodnie chodzić, poruszać. Coś tu widzę? A nie widzisz? Widzę kurde czarną ścianę no. Widzisz to co widzi twój bohater?
A co to jest za urywek tutaj? Mur. Nie ma przejścia. Ale nie, widzę. Prześwituje ten mur. Coś widzę za murem tutaj. Te trzy kratki widzę. Mówisz, że widzę co bohater, więc mój bohater chyba też znalazł. Widzi dziurę w murze. Dokładnie. O, zgliczowałeś się. Odpisuję ci jeden punkt żywotności. Co? Jeden punkt żywotności za każdą dziurę, którą widzi. Co to kurwa za zasada? Najwyraźniej mur nie jest doklejony dobrze. No to chyba twoja wina, nie moja. Co by ja obrywam jeszcze za twoje błędy? Proszę. Twoja bo... Na serio mi odpisujesz? Nie. Dobra, tu jest skarpa, tak? Nie tutaj. Ma przejścia. Nie ma przejścia, da. Czy tu jest skarpa, pytam. Tak, tu jest skarpa. Rake na dole. Czy jak się wychylam i spoglądam tutaj, to czym się różni tamten mur od tego tu poprzedniego? Nie, jest jednolicie solidny. Inny kolor. Możesz mnie przerzucić pod bramę, bo strzałkami trochę zajmie, zanim tam znowu podejdę. Przyzwyczaj się. Masz do roboty. Zaraz ci wyjaśnię, co robię. Albo się głupio spierdala, albo się uda. No, czyli spierdala. Nie mogę w tak mówić, ale się uda. Axel do boju. Na pewno się uda. Wykonał zadanie, jakie mu powierzono. Czyli w sumie żadnego nie powierzono takowego. Albo wiesz co? Czekaj, ja się co. Czy to jest taki kształt muru? Jak ja widzę? Może. To wiesz, bym chciał spróbować się spiąć. Tak, żebym opierał ciężar trochę na tej ścianie, trochę na tej. To powinno być pod kątem, przez co powinno mi się łatwiej spinać do góry. Tego masz sprzęt do wspinaczki? Mam wspinaczkę. Mówię, co robię. No, a żadnych ułatwień do tego. Mam silne plecy. Bardzo dobrze, mam mokrą skałę. Szachmat. Dobra, podzielimy to na segmenty. Każdym segmentem będzie coraz trudniej. Zaczniemy od wspinaczki na minus 10. Dawaj. Będzie co najmniej 5 segmentów. Za każde kolejne 10 yardów w górę. Oczywiście, Ślizgo, oczywiście. Nawet bardzo. Jest! A Boże. I tak z całego szczęścia się wypłukał. Swoje własne życzenie. Zostaje? Ty też przyjąć punkt spaczenia. Kolejny. Słychać uśmiech. Jesteś? Cię wywaliło. Obraził się. Tam no, odpisuj no. Obraził się. Ja nie chcę więcej testów. Ja wykorzystam sobie potem. Wspinasz się. Aha, co? Jak się wezmę wyżej, tak? Wspinasz się. Większy wpadek. Cóż, po bohaterze, no. Wspinam się, no. Dawaj następny test. A minus 20? Minus 20.
Nie. Po prostu nie. Mokra skała, nawet z wykorzystaniem tego załomku, który odnalazłeś, wcale nie pomaga. On jest nie jest na tyle wąski, żebyś się w niego zmieścił. Zobacz sobie na token na mapie. Wspiąłeś się 10 yardów. Czułeś się pewnie nawet przez chwilę. A to wszystko kończy się, kiedy zaczynasz się zsuwać, to zsuwanie z powolnego kaskadą w dół cię ściąga. 9 punktów obrażeń, wytrzymałość się liczy. Tyle. Leżysz. Patrzysz na mury. Na twoją twarz pada deszcz. Zastanawiasz się, co robisz ze swoim życiem. On się już chyba obraził. Nie, myślę, co tu zrobić. On chyba chce on chyba naprawdę chce sam zrobić nasz szturm na zamek. No to cóż, staję i wracam do nich, mi nie przychodzi do głowy. Pokonany wraca. Wracasz lasem czy drogą? Tą samą drogą. Dobra. No to wracasz. I trochę ci to zajmie. Przeciskanie się. Znowu z każdej strony. Gałęzie, drzewa, tykasz się. I zanim dotrzesz do małej rzeczki, która oddziela las od wioski, to zauważasz jeszcze ogrodzony żeliwnym murkiem cmentarz. Nie wyszedłeś w tym samym miejscu, od którego zacząłeś podróż, wyszedłeś na cmentarzu za świątynią. Co z tym cmentarzem? Nic. Obchodzisz go, wracając do wioski. I przerwa. Czemu? No przerwę. Zróbmy wcześniej. Jest dobry moment. Ja idę zrobić, teraz wracam. Będę tak za 50 minut.